Dzień dobry, witamy dzisiaj z Ruta de Pantaneros, jakoś tak napiszę w każdym razie. Idziemy bardzo ładnym szlakiem, trochę górskim, wzdłuż takiego wąwozu nad jezioro i będziemy się też przemieszczać takimi różnymi fajnymi mostami, także dzisiaj odcinek zdecydowanie trekkingowy. A fajna rzecz jeszcze, bo spotkaliśmy od razu na parkingu też Polaków, a jak tu iść, którzy mają mieszkanie pod Walencją, też sobie przyjechali pochodzić, także zapraszam dzisiaj na mały trekking po trasie. I have all the reasons to hate him. But you know what? I love him. So I'll tell you. It goes like this. Szlak wydaje się dosyć popularny. Dzisiaj bardzo dużo ludzi na nim. Ale może to też wynikać z tego, że jest po prostu niedziela. I ludzie lubią też wyjść sobie z domu i na ładne widoki popatrzeć. What are you doing here? Go away. Go away. Go away. Stop laughing. Stop crying. Stop doing nothing. Stop trying. I hate you. Don't leave me. I love you. Jesteśmy na samym dnie kanionu, ale spójrzcie nad nas. Na samej górze chodzą na linach. Grubo. Ładny to był spacerek, prawda? Jakieś około 5 km i lądujemy nad jeziorem Turia. W zasadzie to taki zalew, gdzie tu za winklem, to nie widać, jest tama i elektrownia wodna. Także fajnie, pogoda dopisała, cieplutko. 19 stopni, słoneczko. Bardzo fajny spacerek. Także do zobaczenia dalej. I forgive you. 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 I forgive you.
Dzień dobry. Po tych zmaganiach z różnymi kanionami, górami, jeziorami zapraszam do urokliwego miasteczka, jakim jest Peniscola. Takie swojsko brzmiące nazwa, jak nigdy w Hiszpanii, nie? Peniscola, spoko. Znajdujemy się tak mniej więcej po środku między Walencją a Barceloną. Miasteczko to jest jedno z niewielu miejsc, do których bardzo lubię wracać. Trafiłem tu pierwszy raz jakieś 10 lat temu podczas mojej pierwszej podróży do Hiszpanii. A przyciągnęło mnie właśnie przejeżdżając autostradą Walencja-Barcelona. No właśnie to jest swojsko brzmiąca nazwa miejsca, miejscowości. Także zobaczcie sobie. Jesteśmy teraz na takim półwyspie. Znaczy miasto jest dużo szerzej położone, ale sama starsza część miasta, na którym też jest zamek, którego dzisiaj nie zwiedzimy, bo zapewne jest zamknięte, tym bardziej, że znowu trafiliśmy w porę siesty. Ale uliczki są bardzo malownicze. No i co? Ja jeszcze, póki co, póki jeszcze mówię, zapraszam Was na spacer i z tego pięknego miejsca wśród palm, wśród murów starożytnych, to miasto w ogóle jeszcze przed naszą erą, są jakieś pierwsze wzmianki na ten temat. I z tym widokiem zapraszam na spacer po Peniscoli. Ale jeszcze tylko dodać chciałbym jedno, że siesta pomaga tylko w jednym. W tym, że mamy czyste kadry. Zobaczcie. Please me now, cause we're about to lose. What do we buy? Oh, hello. What do we say?
Dzień dobry, w nowym miejscu. My znajdujemy się w Escala Dei i idziemy do Kartosza, czy jak to tam się to czyta. Są to XII-wieczne ruiny klasztoru. Ponoć bardzo ładnie zachowane, dużo przeprowadzonych renowacji i tak dalej. Jak widzieliście, droga nie była łatwa i dlatego też jeszcze spieszę z podpowiedzią dla was, że nie, jeżeli wpiszecie tam sobie Kartosza i tak dalej, to nie słuchajcie Google'a, bo was zaprowadzi gdzieś hen w te góry, będziecie jechać bardzo wąskimi i krętymi uliczkami i na końcu się zdziwicie, bo was wepcha gdzieś w pole, już w ogóle w shooter i tak dalej. Nie polecam. Także my lecimy, mamy kilometr. I co, do zobaczenia na miejscu. No jeszcze tak w ramach doinformowania. O, jakaś fajna knajpka. W ramach doinformowania stanęliśmy sobie przy drodze. Jest jakiś spory parking, ale dla naszej alkowy raczej nieprzejezdny, czy raczej na pewno nieprzejezdny. A dalej prowadzi droga w ten sposób. Tutaj są niby 4 metry, ale jest już tak dosyć wąsko, że wolimy przejść te 800 metrów, także na spokojnie.
taka miejscóweczka, zupełnie gdzieś z boku, poza utartym szlakiem. Mówiłem, opyla się gdzieś na chwilę, o, na bok odskoczyć. Dobra, kończymy, super, fajnie się to zwiedzało. Na tabliczkach, które są wszędzie tutaj porozmieszczane, na przykład taka jak ta, dowiemy się wszystkiego, całej historii, wszystko, jak żyli. To jest bardzo ciekawe, jak ci mnichowie żyli, mnisi żyli. Na przykład, mogę wam zdradzić, więcej wam nie zdradzę, bo musicie tu sami przyjechać, zobaczyć, że oni się nie widzieli. Każdy żył w swojej celi przez 6 dni, a w niedzielę spożywali ze sobą jeden wspólny obiad i tyle. Cele super fajne, przestronne. Dobra, kończę. Lecimy dalej do kolejnych fajnych miejsc, także see you.